Jaki można zrobić użytek z takich butelek po piwie, które są, tutaj mam takie dwie, które są bardzo ładnie zdobione. Deep Love z Ale Browaru i Koźlak z Browaru Amber. Pokażę z bliska. To jest Koźlak. Ładnie właśnie tak farbą zdobione. Deep Love. Bardzo mi się podoba. To zdobienie, ta ośmiornica. Tak ładnie tutaj są ozdobione farbą te butelki, że szkoda ich wyrzucać. Więc pomyślałem, że można by zrobić jakiś użytek z tego typu butelek. No i wpadłem na pomysł, że na przykład można by zrobić świecznik, tylko należałoby wcześniej taką butelkę obciąć. Położyć do środka świeczkę i powinna ładnie od środka podświetlać ten cały wzór i ładnie to powinno się prezentować. No i szukałem różnych takich domowych metod na cięcie butelek. Jedną z nich jest użycie sznurka. Obwiązuje się sznurek tutaj w miejscu, w którym chcemy dokonać cięcia. Jakiś sznurek bawełniany, czy jakiś, który wchłania dobrze ciecze. Nasącza się to jakimś łatwopalnym płynem, na przykład jakimś wysokostężonym alkoholem. Podpala się, obraca i w tym miejscu, gdzie jest sznurek, się bardzo intensywnie nagrzewa szkło. Później się tak szokowo do zimnej wody się schładza i w tym miejscu, gdzie jest nagrzane, teoretycznie powinna pęknąć. Ale ja testowałem tą metodę i generalnie nie wychodziło mi to. Albo krzywo pękało, albo w ogóle cała się rozwalała. I generalnie raz, jeśli ktoś by chciał też coś takiego zrobić, radzę nie od razu rzucać się, jeśli ktoś nie ma zbyt dużo takich ładnych, zdobionych butelek. Najpierw potestować sobie na zwykłych, takich, które i tak sobie na przykład wyrzucić. I sobie popróbować, jak się już dopracuje tam swoją metodę, to wtedy można sobie spróbować właśnie z tej odpowiedniej. Ja generalnie zrobiłem kilka testów i też nie za pierwszym razem mi się udało. No i ogólnie pokażę tutaj inną metodę, którą znalazłem. O tym za chwilę. Aha, co jeszcze mi przyszło do głowy, że no, można też inne rzeczy zrobić z takiej butelki, gdyby się tak obcięło tutaj przy szyjce, można nawet szklankę zrobić, tylko trzeba byłoby ładnie zeszlifować naprawdę dobrze, żeby podczas picia się po prostu nie pociąć, bo tu będzie brzeg bardzo ostry. Nawet można by w zasadzie zrobić na przykład jakiś taki żyrandol, jak gdyby się obcięło tutaj z kolei na dole, włożyć do środka żaróweczkę, coś, żeby to po prostu trzymało tą żarówkę od środka. No i też mogłoby to ciekawy efekt mógłby wyjść, na przykład z zielonych butelek, czemu nie? Ja tutaj pokażę moją metodę, w sumie też znalazłem ją gdzieś w necie, ale no tak dopracowałem i generalnie polega ona na tym, że należy zrobić cięcie za pomocą takiego nożyka do cięcia szkła. Ja go kupiłem za około 15-20 zł, coś takiego w sklepie z narzędziami. No i polega to na tym, że należy bardzo dokładnie i równo zrobić tym nożykiem rysę wzdłuż. Ważne, żeby ona po prostu była ciągła i w tym samym miejscu, więc trzeba sobie opracować jakąś metodę, żeby po prostu ustabilizować tą butelkę i nożyk, a nie tylko tak od ręki, bo to raczej nie wyjdzie. No i mocno trzeba to tym nożykiem przycisnąć. No i później w tym momencie podobnie też nagrzewając, ale z kolei wrzątkiem, raz do wrzątku, raz do zimnej wody, wrzątek, zimna woda. W pewnym momencie te szkło tutaj się osłabi w miejscu tej rysy. No i powinno dokładnie w tym miejscu pęknąć, tu gdzie była nasze cięcie nożykiem zrobione. Teraz pokażę z bliska, jak tym nożykiem operować, bo tutaj można zmienić
głębokość, rodzaj nożyka jakby wybrać. Zaraz tutaj z bliska to wszystko pokażę. Oto nożyk do cięcia szkła, pokazany z bliska. Tak to wygląda. Tutaj jest taka śrubka do regulacji. I tu dookoła są takie malutkie nożyki. No i można sobie ustawić odpowiedni nożyk. Te nożyki różnią się tym, że po prostu wystają bardziej lub mniej. Szóstka to jest jakby najbardziej odstający. No a jedynka najmniej jest, tak po prostu delikatnie tylko wystaje zza tej śrubki ten nożyk. Więc można to jakby delikatnie odkręcić, tylko nie za mocno, bo te nożyki mogą wypaść. Dlatego należy tylko troszeczkę to odkręcić i ustawić odpowiedni nożyk. Ja ustawię na szóstkę. Najbardziej tutaj wystaje. A, to jest piątka. Tu jest szóstka. Dobra. Zakręcam. Znowu nie ten zrobiłem. Albo by się to... O, szóstka jest tutaj. Teraz dobrze. Ok. Jest ustawione. No to do dzieła. Żeby znaleźć takie miejsce z takim narożnikiem, ja to siebie w kuchni mam. Można, trzeba tu nie umieścić butelkę. Można użyć książkę. Przyda się książka na przykład do sieci komputerowych, do czegoś jeszcze. Już dawno z niej żadnego pożytku nie było. No i teraz będzie trzeba zrobić taką rysę tym nożykiem. Właśnie to jest taka prowizoryczna konstrukcja, która ma to stabilizować. Można oczywiście, jak ktoś ma jakieś możliwości, sobie skonstruować na desce, to przybić, tutaj jakieś blokady porobić z jakimiś innymi deseczkami, jakoś to tak sensownie zrobić. To jest taka prowizoryczna metoda, ale działa. No i teraz ustabilizuję jeszcze ten nożyk, taśmą może to przykleję. No i będę robił tutaj rysy dookoła. Ważne, żeby była równo zrobiona. No, to do dzieła. Zrobimy tutaj innym sposobem. Użyję takiej ramki do zdjęć. Tak będę przyciskał. No to lecimy. Wydaje mi się, że już będzie ok. No i tak wygląda z bliska ta rysa, którą zrobiłem tym nożykiem. Wygląda w miarę równo. No, to miejmy nadzieję, że pięknie w tym miejscu. Mam do buteleczki Deep Love, grzejnik elektryczny, kubek z zimną wodą i teraz tak, uruchamiam czajnik elektryczny. Tutaj potrzebne potrzeba trochę wrzątku, żeby nagrzewać butelkę. Z tej strony, gdzie jest to nacięcie. Zimną wodę też otworzę kran, żeby tu leciała do tego zbiornika cały czas zimna woda. Bo będę teraz tak, jak to się jednak grzeje, zacznie wrzeć. Nagrzeję butelkę i będę schładzał. I będę chciał, żeby po prostu ta woda cały czas zimna leciała, żeby wymieniała mi tą wodę, która się też od butelki mam będzie nagrzewała, żeby cały czas była na mnie zimna. Mam nadzieję, że to... Znaczy no właśnie widzę, że tak możliwe, że to nie do końca równo naciąłem i nie wiem, czy równo pęknie, ale zobaczymy.
nie zawsze to idealnie wychodzi. Trzeba naprawdę bardzo ostrożnie. Ważne, żeby była jedna linia od początku do końca i żeby te linie się zetknęły. Bo czasami może się rozjechać, no i wtedy może pęknąć już nierównomiernie. Dobra. Nagrzewam. No, widzę, że już częściowo pękło. Ale nie wiem, czy to będzie widać. O! Poszło! Nie najgorzej, może nie idealnie, ale też nie, trochę nierówno widziałem, że uciąłem. W sumie i tak nieźle poszło. No i tu mam tą drugą część. One idealnie pasują do siebie. To jest właśnie w jednym momencie troszeczkę nierówno, ale nada się. Ok. Mamy tu naszą buteleczkę. Ale ona ma bardzo ostre brzegi. No i trzeba coś z tym zrobić, bo by można było się po prostu pociąć przez przypadek, jakby ktoś dotknął. Nie wygląda to za dobrze. A więc najpierw wytrę tą część szmatką, żeby było suche. Następnie użyję papieru ściernego, żeby te brzeszki wyszlifować. Mam tu kilka takich papierów. Dobre, 200, 500 i 1000. To jest ogólnie grubość tego ziarna. Chyba posłużę się 500 na początek. 200 może byłaby za gruba. Odetnę sobie fragment. No i delikatnie te brzeszki spróbuję wyrównać. Generalnie chodzi mi o to, żeby nie było ostrych krawędzi. Więc trzeba to zrobić z tej strony, na krawędzi strony zewnętrznej, jak również z tej strony zewnętrznej. Dobra, chwilę mi to pewnie zajmie. Jak skończę tą 500, to na końcu tak wyszlifuję tym papierem 1000, żeby tak bardziej wyrównać. No i pokażę z bliska, jaki efekt uzyskałem. Ok, skończyłem. Tak mniej więcej, może nie idealnie, ale postaram się z bliska pokazać, że jest różnica. Tu generalnie są te ostre krawędzie, a tu powinno być widać. Na tej części nieoszlifowanej. No, a ta część oszlifowana. Już takich aż ostrych krawędzi nie ma. Już nie powinno być problemu, żeby chwycić, raczej się już nikt nie skaleczy. No jest zadowalające, już jest wyszlifowane, mi się wydaje. Mam już teraz obciętą i wyszlifowaną butelkę.
No i zrobię z niej teraz świeczkę. Tu mam znicz. Posłużę się tym wkładem ze środka. Wyjmę go. Wyszło. Knot wypadł. No cóż, zdarza się. Ale... Dobra, no nieważne. Generalnie jest trochę za długie. Tak myślę, że do połowy mógłbym tą świeczkę, ten znicz przyciąć. Zaraz coś wymyślę i obetnę ją na pół. I będzie pasowała idealnie, myślę. Ok, teraz trzeba wciąć świeczkę. Ale mam tu taką piłkę przyszykowaną. Ale że to jest wosk, on może się kruszyć. Dlatego będę nagrzewał. Najpierw wyjmę tą świeczkę może. Tu zapaliłem już palnik. Nie, ona się generalnie nie mieści do... Ona jest trochę za duża. To jest taka... Taka tam świeczka z tego... Na znicz. To mam zamiar tą świeczkę trzymać na balkonie. To nie musi być aż taka jakaś tam nie wiadomo jaka świeczka. O, idzie całkiem zgrabnie. Wyjmę ten może ten knot. No, metoda dosyć dobra, widzę. O, aż za dobra. Poszło całkiem zgrabnie. No i będą dwie świeczki. Trochę to trwało, zanim dopracowałem najlepszą metodę. Początkowo polewałem wrzątkiem i pod kranem z zimną wodą starałem się to schładzać. I jednak okazało się to jeszcze nie zbyt idealną metodą. Czyli tak zwany fail. Fail. Prawie że... Kurde, nie wyszło. A efekt finalny prezentuje się następująco.